Cześć. Mam dzisiaj dla Was krótką, szybką, konkretną lekcję fonetyki, lekcję wymowy, bo właśnie wróciłam z pracy i dzisiaj w pracy w obu moich grupach i na poziomie początkującym, czyli takie A0, A1 i na poziomie troszkę wyższym, czyli takie A1, A2, wszyscy uczniowie mieli problem z wymową podstawowych dwóch takich naprawdę podstawowych słów. Te słowa to jest, jest, a drugie słowo to jeść, jeść. No i właśnie, bardzo uważajcie na wymowę tych dwóch słów. Zwróćcie uwagę, jak je zapisujemy. Jest, jest, na przykład mój mąż jest programistą, moja siostra jest księgową, na dworze jest jasno i tak dalej. Podstawowy czasownik, poznajecie go na jednej z pierwszych lekcji języka polskiego. Oj, przepraszam. Natomiast ten drugi czasownik też jest podstawowy. Jeść śniadanie, jeść obiad, jeść makaron, jeść ziemniaki z grzybami i tak dalej. Więc oba te czasowniki są podstawowe. Jest, on jest, na dworze jest, gdzie jest mój telefon, gdzie jest moja książka i tak dalej. A tutaj mogę coś jeść na obiad, mogę coś jeść na śniadanie, mogę coś jeść na drugie śniadanie w przerwie w pracy. Więc jeszcze raz zwróćcie uwagę tutaj na st, 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 jest, jest, jest. A tutaj mamy ść, 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 jeść, jeść. Nie mylcie tych dwóch słów, nie mylcie wymowy, nie mówcie jeść, kiedy coś lub kogoś prezentujecie, bo to jest coś z tego podstawowego poziomu, to jest coś z poziomu A1 i jak najszybciej starajcie się ten błąd, jeżeli go popełniacie, starajcie się go wyeliminować. To na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, jest, jeść, jest, jeść. I do zobaczenia. Cześć!